Dzisiaj w Plaza Cafe porozmawiamy sobie o bardzo egzotycznym kraju, jednocześnie troszeczkę dalekim, o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Panie Remigiuszu, 7 emiratów wchodzi w skład państwa Zjednoczone Emiraty Arabskie. To są jednostki administracyjne niezależne, małe państewka. Jak to wygląda? Zgadza się. Zjednoczone Emiraty Arabskie są federacją 7 emiratów i jako takie państwo funkcjonują we wszelkich statystykach. Natomiast poszczególne emiraty rządzą się własnymi prawami. Różnice w niektórych bywają znaczne. Na przykład w Szardży obowiązuje szariat. Jest tam całkowity zakaz sprzedaży alkoholu, natomiast w najmniejszym z emiratów, w Adżmanie, taki alkohol można nabyć. No, różnic można by tutaj wymieniać więcej, natomiast tą rzeczą, która spaja wszystkie emiraty ze sobą, jest władca. Każdym prezydentem Emiratów Arabskich jest emir Abu Dhabi, czyli stolicy i największego z emiratów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Natomiast premierem jest emir Dubaju. No i te wszystkie właśnie 7 emiratów, czyli Dubaj, Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujairah, Adżman i Abu Dhabi, funkcjonują w ramach jednego państwa. Jak znaczne różnice są pomiędzy poszczególnymi emiratami? Czy one są znaczne w ogóle? Bywają znaczne. Gdzieś na forach przeczytałem, że na przykład mając wypadek samochodowy, lepiej przepchnąć, jeśli to jest blisko granicy oczywiście, przepchnąć samochód z Szardży do Dubaju, bo tam chociażby policjanci władają językiem angielskim, natomiast w Szardży już nie. Ale tak jak mówiłem wcześniej, tu jest różne podejście do spraw takich obyczajowych, w tym na przykład picie alkoholu. Adżman jest znany z tego, że można tam nabyć takowe trunki, natomiast Szardża jest emiratem, w którym oficjalnie nie ma sprzedaży, w związku z czym turyści, którzy akurat tam mieszkają, muszą się udać do innego emiratu, żeby takowy alkohol kupić. Czy też jakieś różnice na szczeblu gospodarczym będą tam znaczne? Na pewno. Poszczególne emiraty charakteryzują się różnym stopniem rozwoju. Najbogatszym jest Abu Dhabi, choć wszyscy uważają, że najbogatszym jest Dubaj. Ale to właśnie w emiracie Abu Dhabi znajdują się największe złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, w związku z czym no, ten dopływ gotówki jest tutaj znaczny. W Dubaju na przykład rozwija się centrum finansowe na całą Zatokę Perską, na cały Półwysep Arabski, w związku z czym głównym źródłem przychodów jest właśnie obrót dewizami, bądź też szeroko posunięte usługi, takie chociażby jak handel. Emirat Szardża, który graniczy z Dubajem, bywa nazywany także noclegownią, ponieważ wielu pracowników, którzy pracują w Dubaju, nie stać ich na to, żeby w Dubaju spać, śpią w Szardży i codziennie wahadłowo podróżują między Dubajem a Szardżą, w zależności od tego, czy mają dzienną czy nocną zmianę. Kiedy najlepiej wybrać się do tego kraju, bo przeczytałam, że lata są szczególnie nieznośne? Rzeczywiście mogę potwierdzić, że temperatura jest tam wysoka. W zasadzie, gdybyśmy prześledzili klimatogram dla danego miasta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to dostrzeglibyśmy porę chłodniejszą, czyli są to miesiące zimowe, kiedy temperatura średnia to około 20 stopni Celsjusza. Chłodniejsze dosłownie. Chłodniejsze. Oraz tą porę gorącą, czyli przypada ona na miesiące letnie i wówczas temperatura sięga 45-47 stopni Celsjusza, a nocą spada do 32-33. No dobrze, ale na plażę pójść nie mogą kobiety, a szczególnie zbyt mocno rozebrane. Podejrzewam, że turystki także. Jak to wygląda? Plaże najczęściej należą do poszczególnych hoteli, w związku z czym tutaj akurat nie ma takiego obostrzenia. Można swobodnie przebywać na plaży także w bikini, natomiast należy unikać jakby paradowania w takim stroju poza granicami hotelu. Emiraty Arabskie są już dość liberalnym państwem, ponieważ 70%, no niektóre statystyki podają, że nawet 80% tamtejszej ludności stanowią migranci. W związku z czym ta ludność miejscowa już nie wyróżnia się tak, może strojem, ale nie ma już jej tak dużo. Natomiast w innych państwach Zatoki Perskiej, chociażby w Omanie, też państwa Półwyspu Arabskiego, tam widok kobiety, która ma odsłonięte ramiona, już budzi pewien niesmak, no i należy takich rzeczy unikać. Czego możemy zasmakować takiego szczególnego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich? No wszystkiego. Na pewno jest to kraj, który ma do zaoferowania wiele, jeśli chodzi o usługi.
Więc znajdują się tam najlepsze hotele, jak na przykład hotel Burj Al Arab, który jest uznawany za jeden z 7-gwiazdkowych hoteli na świecie, choć skala kończy się na 5 gwiazdkach. Jest tam najwyższy hotel na świecie, Rose Rotana Tower, który ma 333 metry. Znajduje się tam jedno z największych centrów handlowych na świecie, czyli Mall of Emirates bądź Dubai Mall, są to dwa największe. No, my akurat siedzimy tutaj w pięknym centrum handlowym, natomiast tamtejsze są no, 8-9 razy większe w stosunku do tego, a liczba sklepów przekracza 1200. Możemy zaobserwować wspaniałe samochody, także te najlepsze bolidy Formuły 1, bo w Abu Dhabi znajduje się wspaniały, najnowocześniejszy tor Formuły 1 na świecie. Oprócz tego oczywiście możemy pojeździć na nartach, bo w Dubaju znajduje się największy na świecie kryty stok narciarski. Wow. Także naprawdę czyli nawet w lato w 50 stopni możemy sobie... Możemy sobie pośmigać na nartach. Stok jest bardzo dobrze przygotowany. Znajduje on się w centrum handlowym Mall of Emirates. Karnet kosztuje około $15, o ile dobrze pamiętam, więc może nie jest to kwota wyjątkowo niska, natomiast no, na pewno mamy poczucie, że znaleźliśmy się w wyjątkowym miejscu, w związku z czym warto z tego korzystać. No właśnie, bo takich typowych zabytków w Emiratach nie znajdziemy. To dlaczego ludzie tak chętnie odwiedzają te miejsca? Z tych powodów, o których wspomniał Pan przed chwileczką? To znaczy, jako takich zabytków nie ma, chociaż oczywiście Arabowie starają się nawiązać do swojej historii, na przykład nowoczesną architekturą. Otwierane są także muzea, jest przepiękne muzeum w Dubaju, które pokazuje historię tamtego regionu. Natomiast jako takich zabytków nie ma wiele. Znajdują się jakieś pojedyncze forty, które zostały po przybyszach z Europy sprzed kilkuset lat. Natomiast to, co mają do zaoferowania Emiraty Arabskie, to przede wszystkim nowoczesność, która nawiązuje w pewien sposób do tradycji, ale jest to naprawdę nowoczesność na najwyższym poziomie i no, w zasadzie wyznacza ona światowe trendy. Jak wygląda sytuacja z bezpieczeństwem? Zjednoczone Emiraty Arabskie to jedno z bezpieczniejszych państw na świecie. Miejscowa ludność ceni sobie przywódców, chociażby premiera Al-Maktouma, który doskonale zarządza jakby całym państwem, oraz prezydenta Khalifa bin Zayed Al-Nahyana. W związku z czym, no jako że jest to też bogate państwo, nie ma tutaj takich problemów, jak są w innych państwach. Nikt w zasadzie nie głoduje z miejscowej ludności. Nikomu nie brakuje pieniędzy na utrzymanie. Ludzie nie wychodzą na ulicę demonstrować. Chyba że są to pracownicy, którzy przybyli w celach zarobkowych. No i oni niestety są kiepsko opłacani, szczególnie ci pracownicy z Azji Południowej, z Indii, Sri Lanki, Malediwów, Bangladeszu. No i czasami mogą się pojawić jakieś problemy z nimi związane, ale na pewno jest to kraj bezpieczny. Czy podczas Pana podróży wydarzyły się jakieś sytuacje, które Pana zadziwiły, a były związane z obyczajami i zwyczajami tamtejszej ludności? Na pewno ciekawą była wizyta w hotelu Burj Al Arab, który jest no, jednym z najbardziej luksusowych na świecie. Mnie niestety nie było stać na nocleg, bo kosztuje on znacznie więcej niż budżet całej wycieczki. Natomiast można było tam się udać na śniadanie. A jako że kurs dolara akurat w tym okresie był stosunkowo niski, to mogłem sobie na takie śniadanie pozwolić i przynajmniej zobaczyć, w jak luksusowych warunkach jedzą najbogatsi ludzie na świecie. No właśnie, na czym polega wspaniałość, luksus tego hotelu? Na obsłudze, na serwowanych daniach? Na pewno też wszystko... Poziom tego hotelu jest właśnie uwarunkowany tymi czynnikami, które Pani wymieniła. Przede wszystkim jest to znakomita obsługa pochodząca praktycznie z całego świata. Włada ona kilkunastoma językami, w związku z czym nie ma problemu z dogadaniem się z miejscową obsługą. Posiadają oni także doskonałe umiejętności. Jest to najlepiej wyselekcjonowana obsługa na świecie. No, oprócz tego na każdego turystę przypada 5 czy 6 osób w hotelu, więc no, rzeczywiście
możemy poczuć, że jesteśmy dopieszczeni pod każdym względem. Warto tutaj nadmienić, że obecnie z Polski mamy wiele lotów właśnie kończących swoją trasę bądź jakby lotów przesiadkowych, które gdzieś tam w Zatoce Perskiej się koncentrują. Weszły na rynek dwie nowe linie lotnicze, czyli Qatar Airways oraz Emirates, latające także przez Dubaj. No i myślę, że warto ten kraj odwiedzić. Chociaż przejazdem. Chociaż przejazdem, zrobić sobie krótkiego stopovera trzydniowego i zakosztować tych wszystkich luksusów, których niestety w Polsce nie mamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.